Witam Was serdecznie. Jesteśmy w Capaci, Sycylia. Drodzy Mieliczowie, zobaczcie, jest tablica budowy, miasto Capaci, jest architekt, ale kto tu się pojawia? Proszę bardzo. Geometra Salvatore Enea. Nie jakieś usługi geodezyjne, nie firma, imię, nazwisko. Tak jak tu, proszę Państwa, powinno być. Oni mają ustawę z 28 roku o mierniczych. Wzorowaną na naszej ustawie. Nam tą ustawę zabrał Bierut z 52 roku. I o to, proszę Państwa, walczymy. O to jest kawa z mierniczym. Po to też powstał Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów i niedługo chyba też mierniczy. Drodzy Państwo, drogie koleżanki, drodzy koledzy, dlaczego Wy się jeszcze nie obudziliście? Dlaczego jesteście tymi wykonawcami prac geodezyjnych? Dlaczego Was obrażają w tych ośrodkach, tak mówią? Dlaczego? Dlaczego ta kasta, służba geodezyjna powstała w 52 roku, Was po prostu blokuje? Chcecie pracować normalnie w Europie, a macie przepisy ze Związku Radzieckiego, z komunizmu. Pamiętajcie, że Główny Urząd Geodezji i Kartografii powstał w 52 w Polsce, ale w 39 w Moskwie. Czy chcecie moskiewski system? Słuchajcie, Moskwa napadła na Ukrainę, na Gruzję, na to, a ona cały czas siedzi u nas w tym prawodawstwie. Dlaczego GUGiK, Główny Urząd Geodezji, tak nazwany, główny geodeta kraju, 33 razy jest w prawie geodezyjnym, i wy się te poddajecie. Tam nie ma mierniczego. Tam nawet nie ma geodety. Wy robicie jakieś uprawnienia i kim się nazywacie? Osoba samodzielnie wykonująca funkcję. Kto to jest? Kto to jest? A tutaj zobaczcie, jest budowa. Zobaczcie, jest budowa, tak? Widzicie tutaj? Normalnie jest budowa, wszystko pasuje, ale tu tablica jest ogłoszeń. I tu jest zapisane Geometra Salvatore Enea. I do tego dążmy. Z Capaci dla kawy zmierniczej Sycylia. Krzysztof Szypalnik. Dziękuję bardzo. Hello.